Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w związku też z głosami, które padły podczas tej debaty, chciałbym wyjaśnić, zwłaszcza wobec głosu pana posła Kwiatkowskiego, że podczas posiedzenia komisji żaden z klubów i żaden z posłów nie zgłosił wniosku o odrzucenie tej informacji, a wręcz przeciwnie, na koniec posiedzenia komisja jednomyślnie rekomendowała przyjęcie tej informacji. A zatem to wystąpienie i to oświadczenie zupełnie odbiega od debaty, która odbyła się na posiedzeniu komisji. Wielokrotnie też tutaj podnoszono problem ratyfikacji i dlatego chciałbym przypomnieć, że ta droga do ratyfikacji może być drogą pozorną albo drogą prawdziwą, drogą realną. Też o tym mówiliśmy na posiedzeniu komisji. Można by odfajkować i ratyfikować i się pochwalić, że Polska konwencję ratyfikowała. Ale mogłaby to być kolejna fikcja, której wielokrotnie wcześniej również w Polsce doświadczaliśmy. A więc jest kwestia, na ile poważnie traktujemy zobowiązania wynikające z ratyfikacji. I jeżeli poważnie traktujemy ratyfikację, to musimy się do tej ratyfikacji poważnie przygotować. Czyli należało usunąć istniejące w polskim porządku prawnym przeszkody, które w sposób szczególnie jaskrawy stałyby w sprzeczności z zobowiązaniami wynikającymi z tej ratyfikacji. I tu trzeba raz jeszcze przypomnieć, ile w ciągu tych ostatnich lat, zwłaszcza ostatniej kadencji, zrobiono, by te przeszkody usunąć. Począwszy od fundamentalnych zmian, jak ustawa o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych. To jest jedna z niewielu w Europie regulacji tej rangi o charakterze antydyskryminacyjnym. Druga taka ustawa to ustawa o języku migowym. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, który ma tak konkretne uregulowania otwierające dostęp do komunikacji osobom niesłyszącym. Kolejna taka ważna ustawa to właśnie ustawa o służbie cywilnej, która wprowadza twarde mechanizmy weryfikacji, na ile pracodawcy publiczni chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne. Kolejna ustawa z tych ostatnich lat to jest ustawa, która przyznaje świadczenia dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich, mistrzostw świata, również osobom niepełnosprawnym. Również, tak, również tych zawodów, które są zrównane rangą, tu słusznie pan poseł Tomaszewski zwraca uwagę. Przypomnę, że w wyniku kolejnych zmian dzisiaj wszyscy medaliści Igrzysk Paraolimpijskich otrzymują takie same świadczenia jak medaliści zwykłych igrzysk. Obok tego była ustawa o psie przewodniku, ustawa o rencie socjalnej, tutaj dzisiaj wspominana, a także dwie kwestie, które są jakby pozaustawowe, ale jakże ważne. Mechanizm 1%. Uproszczenie mechanizmu 1%, które powoduje, że do organizacji pożytku publicznego wpłynęło w ubiegłym roku ponad 400 milionów złotych, a trzeba pamiętać, że wśród pierwszej 30 organizacji, które zbierają najwięcej, połowa to organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. I wreszcie ostatnia kwestia, z której naprawdę wszyscy możemy być dumni. To, że ja dzisiaj, również dzisiaj, przemawiam z tego miejsca, to jest fenomen w skali Europy. Niewiele jest takich parlamentów, zwłaszcza funkcjonujących w starych, historycznych obiektach, w których osoba niepełnosprawna ma pełen dostęp, tak jak my stworzyliśmy to w naszym parlamencie. I to jest ta polska droga do rzetelnej i prawdziwej ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo.